27 stycznia, wtorek. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach sesja budżetowa Rady Powiatu. Rozbudowują się na strefie. Nowa ulica w Żarach, kwalifikacja wojskowa tuż, tuż i plany Żarskiego Muzeum. Radni powiatu żarskiego dziś uchwalili tegoroczny budżet. Jedną z najważniejszych inwestycji zaplanowanych na ten rok będzie przebudowa Alei Wojska Polskiego. Dziś radni powiatu żarskiego jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2015. Zgodnie z projektem dochody budżetowe ustalono na ponad 96 milionów złotych, a wydatki na ponad 98 milionów. W planach jest redukcja zadłużenia powiatu, które według prognoz na koniec roku wyniesie prawie 35 milionów. Z tego w większości to obligacje. Część długu stanowi również ciągnące się od lat prawie 6-milionowe zadłużenie powstałe po likwidacji PSP ZOZ-u. Ile kosztują nas radni? Na diety dla radnych i obsługę rady wydane zostaną 294 tysiące. Utrzymanie starostwa łącznie z wynagrodzeniem dla pracowników kosztować będzie ponad 5,5 miliona. Na promocję powiatu zaplanowano 85 tysięcy. No myślę, że jest to bardzo dobry budżet. Niemniej i muszę też zauważyć, że w poprzedniej radzie byłem przewodniczącym tejże rady. Przygotowywałem ten również budżet jako radny. No, pewne poprawki pewnie będą, ale w trakcie roku na dzisiaj jest to najlepsze rozwiązanie i będziemy się starać to zrealizować w maksymalnym stopniu. Najważniejsze zadania finansowe do realizacji w 2015 roku przez powiat. W ogóle to stawiamy w naszym programie przede wszystkim na służbę zdrowia, na szkolnictwo zawodowe, na poprawę infrastruktury drogowej i takim powiedzmy najważniejszym dla mnie zadaniem, jeżeli chodzi o drogi, to są Aleje Wojska Polskiego. Jest to prawie 7-milionowa inwestycja, którą musimy zrealizować dla polepszenia komunikacji w mieście Żary. Podczas sesji radny Edward Łyba przypomniał, że dziś przypada 70. rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz. Zaproponował, by minutą ciszy uczcić pamięć o wszystkich poległych tam ofiarach, co też radni uczynili. W żarskiej strefie przemysłowej przybywa nowych firm, a co za tym idzie, pojawia się więcej miejsc pracy. Jedna z żarskich firm rozbudowuje się i przenosi na strefę przemysłową. Jest to zakład ślusarski Anatol. Zakład zajmuje się szeroko pojętym ślusarstwem budowlanym i istnieje w Żarach od 2004 roku. Prace nad budową nowej hali mają potrwać do końca czerwca. Tu na strefie, w żarskiej strefie powstaje zakład ślusarski Anatol. Rozbudowujemy swój zakład oraz powstanie malarnia proszkowa. Profesjonalna malarnia proszkowa z profesjonalną piaskarnią, no i z odpowiednim do tego sprzętem. Nowa siedziba firmy to nowe miejsca pracy. Kto będzie miał szansę na zatrudnienie? Tak, na dzień dzisiejszy już zbieram, że tak powiem, oferty CV pracowników. W głównej mierze będziemy potrzebowali dodatkowych spawaczy, którzy specjalizują się w spawaniu metodą MIG i MAG, MIG i TIG, aczkolwiek też i MAG, metodą aktywnego gazu. Będę potrzebował ślusarzy, najlepiej to wykwalifikowanych, jeżeli nie, to też nie ma problemu, aby można było ślusarzy przeszkolić, dwóch, trzech inżynierów oraz kosztorsantów. Obecnie zakład Anatol zatrudnia 18 pracowników na umowę o pracę. Po przeniesieniu na strefę zapotrzebowanie na pracowników wzrośnie. Te zatrudnienie chciałbym zwiększyć. Może nie od razu, ale do około 40 osób. Czyli do około 40 osób, w tym są też liczone osoby na malarni proszkowej, które będą tam pracowały. Chętni swoje CV wraz ze zdjęciem mogą przesyłać na adres anatol@zsanatol.com.pl. Na ostatniej sesji żarscy radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy jednej z nowych ulic.
ulica Zacisze, bo taką nazwę jej nadano, położona jest prostopadle do ulicy Pułaskiego w Kunicach. Nową nazwę nadano na wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości, bo ulica ta stanowi drogę wewnętrzną dla położonych wzdłuż niej nowo wybudowanych nieruchomości. Nazwę ulicy zaproponowali właściciele działek. Zwyciężyła nazwa Zacisze. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawienia się przed komisją lekarską. W Żarach od 2 do 10 lutego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Przed komisją staną mężczyźni z rocznika 1996 oraz ci, którzy nie posiadają uregulowanego stosunku do służby wojskowej, czyli urodzeni w latach 1991-1995. Te informacje związane z kwalifikacją wojskową udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w tutejszym Urzędzie Miejskim w Żarach. Na miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono siedzibę warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Samochodowych w Żarach, wejście od Alei Jana Pawła II. A informacje szczegółowe są udzielane pod numerem telefonu 68 47 08 330 lub końcówka 306 w godzinach pracy urzędu. Osoby, które z ważnych powodów nie mogą stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie i miejscu, powinny powiadomić o tym fakcie burmistrza miasta. Nie później jednak niż w dniu, na który wyznaczono termin stawienia się na kwalifikacje. W takiej sytuacji władze samorządowe określą nową datę i miejsce stawienia się przed komisją. Podczas ostatniej miejskiej sesji radni dopytywali o funkcjonowanie Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach. Obecnie trwa remont nowej siedziby, która mieści się teraz w dawnym archiwum przy placu kardynała Wyszyńskiego. Na remont muzeum otrzymało dotację celową w wysokości 90 tysięcy złotych. W planie mamy szereg takich propozycji związanych z pewnymi grupami, które przy muzeum mogą powstawać. O zainteresowaniach różnotematycznych, od historycznych poprzez takie współczesne. Ponieważ plany mamy takie, żeby muzeum nie było tylko takim miejscem wystawienniczym, ale również żyło działalnością edukacyjną, wychowawczą. Wychodzimy na zewnątrz z różnymi propozycjami. Muzeum chce m.in. zorganizować w Żarach turniej rycerski i inscenizacje batalistyczne. Na ten rok muzeum otrzymało od miasta prawie 295 tysięcy złotych. A teraz niespodzianka dla naszych telewidzów. Szansa na spędzenie miłego wieczoru tuż przed walentynkami. Proszę oglądać uważnie. Tematem tego koncertu będzie miłość i jej rozmaite odcienie, ukazane przez kompozytorów operowych. Żarski Dom Kultury przygotował walentynkową niespodziankę. Zapraszamy już 13 lutego o godzinie 19 do sali widowiskowej Luna na wspaniały koncert w wykonaniu grupy operowo-operetkowej Międzynarodowej Grupy Sono Trio. Bilety są do nabycia, tak jak zawsze, w Żarskim Domu Kultury w sekretariacie od 8 do 15, codziennie od poniedziałku do piątku. Ponadto bezpośrednio przed koncertem istnieje również możliwość zakupu poprzez naszą stronę internetową, korzystając z usługi ekobiletu. Bilety w cenie, bilet normalny 45 zł, bilet ulgowy 35 zł. Usłyszymy dzieła najwybitniejszych kompozytorów, m.in. Mozarta, Pucciniego czy Moniuszki. Nie zabraknie również uwodzicielskiej Carmen. A dla telewidzów mamy niespodziankę, dwie darmowe wejściówki na koncert. Do odbioru w Żarskim Domu Kultury na hasło Telewizja Regionalna. Kto pierwszy, ten lepszy. Niespodzianką również dla osób, które zechcą uczestniczyć w naszej imprezie walentynkowej, będzie to, że w Lunie, w naszym holu, będzie przygotowany również możliwość skorzystania z poczęstunku dla par, zakupu kawałka pysznego ciasta, szarlotki, wypicia dobrej kawy i wspólnie spędzenie miłego, fantastycznego wieczoru w Dzień Zakochanych. W miniony piątek w restauracji Janków zapaśnicy lekkoatleciarskiego Agrosu podsumowali ubiegłoroczne starty. Sukcesy młodych sportowców przyćmiła jednak Daria Osocka, która oficjalnie pożegnała się z klubem.
Niezwykle wzruszająca chwila, żegnasz się z klubem, ale nie zostawiasz po sobie spalonej ziemi, zostawiasz wielu przyjaciół, wspaniałych trenerów i na pewno będziesz wracać często do Żar myślami, no i oczywiście też do swoich koleżanek, kolegów. Tak, oczywiście. To, że zmieniam barwy klubowe, to nie znaczy, że jakby nigdy mnie tu już nie będzie i mnie nikt nie zobaczy. Ja tak naprawdę będę tutaj często przyjeżdżać do rodziny i będę przychodziła na treningi, spotykała się z przyjaciółmi, z trenerem, także jakoś to będzie. Tradycyjnie już podczas corocznej gali przedstawiono klubowy ranking. Wśród lekkoatletów wygrała Karolina Rajko przed Jakubem Gałandziejem i Michałem Rozmysem. Lekkoatletyka jest sportem bardzo wymiernym i wyniki też świadczą o tym, jaki poziom prezentuje zawodnik, a te wyniki były naprawdę fajne, z czego się bardzo cieszymy i mamy dużo właśnie zawodników, którzy zostali powołani do kadry narodowej. Kogo można szczególnie wyróżnić? No, na pewno Jakuba Gałandzieja, który jest niesamowicie zdolnym młodym człowiekiem, który się bardzo fajnie rozwija. Należy wspomnieć również o Pawle Kondyckim, który jest obecnie właśnie na zgrupowaniu kadry narodowym, gdzie trener jest z niego bardzo zachwycony. No i oczywiście Karolina Rajko, to jest przedstawiciel bardzo młodego jeszcze pokolenia, ale ma bardzo duże możliwości. Wśród zapaśniczek triumfowała Daria Osocka, a wśród zapaśników Erwin Imbierski. No, 2013 był bardzo pozytywny medal, ale myślę, że już trochę rozpieściliśmy mieszkańców Żar, bo co roku Agro zdobywa kilkanaście medali z Mistrzostw Polski, czyli tych najcenniejszych. Nasi zawodnicy walczą o trofea na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, a także do niedawna na Igrzyskach Olimpijskich, co udowodniła Iwona Matkowska. Dzisiaj piękny obrazek, odchodzi Daria Osocka z klubu, ale pięknie się żegna, dziękuję trenerom, władzom klubu. To piękny obrazek. No tak, my jako trup, który trenuje dzieci i młodzież, w momencie, kiedy zawodnik zdobywa pierwsze medale, wiemy, że niebawem będziemy musieli go oddać, że będziemy musieli go oddać do ośrodka akademickiego, do ośrodka, który zapewni właściwie sparring partnerów. I tak stało się w przypadku Darii. Ale Daria dobrze podsumowała to, co przeżyła w Agrosie. Gdy przyszła do naszego klubu, była dzieciakiem. Wychodzi jako już kobieta, jako dobra zawodniczka. Przeżyła w tym klubie wszystko. Przez pod, łzy, do uśmiechu. Sukcesy Agrosu docenił Grzegorz Pieronkiewicz, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, który pojawił się na piątkowej uroczystości. Agro Żary to naprawdę wspaniałe wyniki sportowe, stąd się wywodzi najlepsza nasza zawodniczka, pan Iwona Matkowska, ale również tutaj dużo bardzo młodych zawodników w grupie młodzików, w grupie kadetów czy juniorów, którzy naprawdę są tą nadzieją na przyszłość, jeżeli chodzi o polskie zapasy. Jak również Daria Osocka, która też również z tego co wiem zacznie walczyć w kategorii 75 kg, to jest to również szansa na kwalifikacje olimpijskie, a zobaczymy co dalej. Ale też cieszy, że bardzo dużo młodych ludzi garnie się do tego sportu tutaj w Żarach. Tak, mi się wydaje w ogóle, że zaczyna być taka moda na zapasy. Jako Polski Związek od 2 lat prowadzimy bardzo szeroką kampanię, jeżeli chodzi o trenowanie zapasów. W tamtym roku 4 razy już były te zawody transmitowane na żywo w Telewizji Polskiej. Przede wszystkim weszliśmy do szkół, program Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci, gdzie są prowadzone zajęcia pozalekcyjne właśnie w charakterze zapaśniczym. I na pewno jest to bardzo fajny sport dla dzieciaków, ponieważ to sport ogólnorozwojowy. Więc tu nie chodzi tak naprawdę, czy to dziecko będzie w przyszłości wielkim mistrzem, czy nie, ale na pewno, jeżeli chodzi o rozwój fizyczny, na pewno prowadzone zajęcia mu dużo pomogą w tym. Więcej o podsumowaniu żarskiego Agrosu w najbliższym magazynie sportowym. Izabela Zwierz, witam Państwa. Mokro, wilgotno i ze słabymi przejaśnieniami. Taka aura była dzisiaj, a jutrzejsza bez większych zmian. Pozostańcie Państwo przed telewizorami. Za chwilę szczegółowa prognoza dla Żar, Gubina i Szprotawy. Słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem spodziewane są w środę w Żarach i Szprotawie. Dzisiejszy zachodni wiatr zmieni kierunek i jutro powieje z południowego zachodu z taką samą siłą jak dzisiaj. Nie spodziewajmy się dłuższych przejaśnień, bo według synoptyków jutro nadal spore zachmurzenie we wszystkich miejscowościach. Ciśnienie bez zmian wyniesie 1015 hektopaskali. Nadal termometry na plusie od 0 do maksymalnie 2 stopni Celsjusza w Żarach i w Szprotawie.
A3 w Gubinie. W środę 28 stycznia imieniny obchodzą Tomasz, Karola i Walery. Jeszcze tylko 4 dni do końca stycznia, więc śmiało możemy też powiedzieć, że miesiąc ten zalicza się do ciepłych. Zima oszczędza kierowców, darując im przejezdne drogi, ale również też i firmy zaangażowane do odśnieżania. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Wiesławem Sarneckim, ordynatorem oddziału geriatrycznego w Żarach. I na koniec magazyn motoryzacyjny Regionalne Cztery Kółka. Dziś dyskoteka pana Radka, czyli Land Rover Discovery. Teraz dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro.